Witam ponownie ludziska, to znowu ja Bungo, a my oczywiście będziemy kontynuować naszą przygodę w Wiedźminie trzecim. Ostatnio postanowiliśmy, że spróbujemy wykonać zlecenie wiedźmińskie, a dokładnie to zlecenie na licho przy studni, więc musimy się dowiedzieć, o co tutaj biega. Przydałoby się troszeczkę przygotować do tego wszystkiego, bo cholera wie, co tam może nas spotkać, a przypuszczam, że jeżeli rzeczywiście tam jakieś licho jest, to nie będzie to łatwy przeciwnik. Więc przydałoby się trochę pokombinować tutaj z alchemią. Przede wszystkim przydałaby się nam jaskółka. Niestety do jaskółki brakuje nam składników, przede wszystkim jaskółczego ziela i mózga utopca. Mózgu utopca. Mózga? Cudownie, Bungo, cudownie. Więc co by się przydało zrobić? Być może jakiś miecz srebrny lepszy wykraftować? Też by się opłacało. Niestety my nie mamy żadnych schematów. Więc cholera jasna, kto wie, jak to się skończy. Dobra, na razie pojedziemy do jakiegoś Odolana. I mamy z nim porozmawiać. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Może czegoś się dowiemy, co nam troszeczkę pomoże podjąć dalej, decyzję. Dalej. Też po drodze będę szukał jaskółczego ziela. O ile dobrze pamiętam, jest ono żółte. Więc mam nadzieję, że coś takiego po drodze znajdziemy. Powinno być w miarę łatwo je znaleźć, chociaż cholera wie. Teraz jak to powiedziałem, to pewnie jak zwykle tutaj gra mi na złość zrobi i pewnie nie znajdę tego przez najbliższe 2 godziny. Cholera wie. Cholera wie. No tam są topce akurat. Czy jest jakiś łatwy sposób, żeby się do nich dostać? Na dół? Mózgi utopca. Może zdobędziemy w ten sposób. Tędy bym mógł zejść! Zresztą sam to zrobiłem. Cudownie. Dobra, trudno będzie po płotkę wrócić później. Dobra, czekajcie. Mózgi utopca. A więc co się nam przyda? Użyjemy znaku Quen. Wyciągniemy miecz nasz. No i aby nam szczęścia wypisało trochę. I żeby te utopce nas nie załatwiły. Mam tutaj 2, nie powinno być specjalnie dużo problemu. Trzeba zaznaczyć, że ta gra bardzo ładnie wygląda o zachodzie słońca. Dobra. I co, paskudo? No właśnie, no i co? Jesteście gotowi na wpierdziel? Wyraźnie kamień postanowiłem uderzyć. Dobra, Quen już zaabsorbował jedno uderzenie. Są one na 4 poziomie, te utopce, więc tutaj troszeczkę przewyższają nas levelem. Ale jeżeli zachowamy ostrożność, powinniśmy dać im radę. Tego przepołowiliśmy na przykład, co jest dosyć imponujące, nie powiem. Dobra, kolejny znak Quen. Załatwmy tego skurczysyna. No, come on. Muszę wam przyznać, że nie za bardzo przepadam za blokowaniem w tej grze. Wolę zawsze unikać ciosu, robiąc takiego typu uniki, albo po prostu się odturlać. Wydaje mi się to dużo bardziej skuteczne, zwłaszcza, że nigdy nie mogę wykryć odpowiedniego momentu, aby zacząć blokować. I często się to kończy tak, że Geralt jest przez chwilę oszołomiony. Czego bym wolał unikać? Niestety mózgu topca nie zdobyliśmy. Sproszkowaną perłę dostaliśmy, co nie cieszy mnie jakoś specjalnie, bo nie po to tutaj przybyłem. Esencja żywiołu i jelenią skórę. Czy możemy zrobić jakiś chociażby lepszy pancerz? Możemy. To możemy stworzyć. Jaki to level? Na poziom 1. Jest to lepszy pancerz niż to, co mamy w tym momencie. To też jest lepszy pancerz niż to, co mamy w tym momencie. I brakuje nam tylko skórzanej łaty do stworzenia tego i drutu. Więc jeżeli będziemy mieli okazję, to spróbuję to zakupić. Ale na razie idziemy dalej. Niestety wycieczka tutaj nie opłaciła się nam specjalnie, bo nic nie zyskaliśmy. Właściwie zyskaliśmy coś, ale nie to, czego potrzebowałem sam. Zobaczcie, ile tutaj jest zakamarków, które możemy zwiedzać. W którym możemy zdobyć różne rzeczy. Ciekawe. Zresztą być może pochodzimy trochę po znakach zapytania. O! Czyżby to była... czyżby to było jaskółcze ziele? Jest! Świetnie. No dobra. Genialnie. Tam nic nie ma. Muszę wyjść z tego wąwozu. Okej, jest płotka. No, trochę grzybów też zdobyłem. Nieświadomy. Chciałem na płotkę wejść, to tym razem Geralt podniósł jakieś zioła. Chcę wam pokazać tą grę w nocy, bo ja zwykle będę unikał jednak szwendania, walęcania się po nocach. Jak już mówiłem, wtedy jest niebezpieczniej. No raz wam pokażę. Znaczy no, nie raz, tylko że przez najbliższy czas na pewno będę unikał wędrowania nocą. Dobra, gdzie my jesteśmy i dlaczego tu przebywamy? Czemu ja śpiewam? Co ja tworzę? Nie wiem. Wybaczcie, nie bijcie. Nie bijcie. Tam cudowne dźwięki zachęcające do odwiedzin tego lasu. Mam nadzieję, że je będzie słychać na nagraniach. Troszeczkę ściszyłem muzykę i ogólnie dźwięki gry i podgłosiłem dialogi.
bo dialogi w tej grze jakoś są przytłumiane przez ogólnie odgłosy natury i muzykę niekiedy. Trochę to dziwne, no ale trudno. Tutaj może jakieś utopce spotkamy. Że nie wygląda na to, żeby jakiś koczował przy Wolniej. Tym przejściu, przy przeprawie. A to jest idealne miejsce, żeby koczowały sobie. Nie widzę nigdzie skurczego ziela, niestety. Jak na złość. A my zaraz będziemy chyba w okolicy miejsca, gdzie będzie ten gościu zamigał. To jest chyba skurcze ziele, czekajcie. Nilfgaardzcy żołnierze. To są dmuchawce. Gatlemet. Poważnie? Kto? Też dmuchawiec chyba był. No, pechowa sprawa. Żałuję trochę, że nie ma czegoś w rodzaju zielnika, nie wiem, przewodnika może po ziołach, który by nam mniej więcej podpowiadał, w jakich miejscach mam się spodziewać określonych roślin. Ale wydaje mi się, albo przynajmniej tak słyszałem, że to jest losowo generowane. Więc tutaj raczej nie możemy przewidzieć, gdzie co znajdziemy. To też jest dmuchawiec, prawda? Chyba tak. Jesteśmy 173 metry od celu naszego. Mieszkańcy pewnie za niedługo będą zbierali się do snu. I my pewnie z nimi to uczynimy. Skarczma. Właściwie tam był kupiec, może warto byłoby go odwiedzić, ale na razie się tym nie będę zajmował. Przydałoby się tą lepszą kurtkę stworzyć. Przypuszczam, że bez niej możemy mieć duże problemy. Tutaj nic. Tutaj również nic. Trzeba w prawo pojechać. Na skurczy ziele poszukujecie. Ja. No to jest coś innego. Co to jest? O Jezus, korocel? Co to jest? Nie znam tego. Więc tutaj mamy porozmawiać z kimś. Ktoś właśnie wszedł do domu. Zobaczymy, co się stanie. Czego się dowiemy? Gdzie jest ta osoba? Jest. Dobra, panie. Znaleźliśmy zlecenie. Teraz powiedz mi tylko, o co chodzi. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. No, cudownie się to zapowiada. W strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje... jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak Alp? Się nim nie zajmiecie, no nie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Porozmawiajmy o nagrodzie. Właśnie. Współczuję, ale interes to interes. Więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Aby wytargować lepszą zapłatę, wybierz kwotę, używając myszki najwyraźniej i zatwierdź wybór lewym przyciskiem. Jeżeli twoja propozycja będzie do zaakceptowania, dobijesz targu. W przeciwnym przypadku twój rozmówca zacznie się niecierpliwić. Uważaj, by go nie rozłościć. Wówczas przerwie negocjacje. No dobra. Stawka 20 plus dodatkowa. Okej. Poziom zniecierpliwienia. No nie wiem, ja bym tak zaproponował 27. Takiej sumy to ja na oczy nie widziałem. What? Poważnie? Dobra, 23... Trzy? Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. 22? Poważnie? No, i dogadaliśmy się. Jezu, za darmo prawie, Geralt, pracujesz. No dobra, dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Nie ma sprawy. Jestem pogromcą duchów, nie wiedziałeś? Dobra, więc... wiemy, gdzie to jest. Mamy się tam udać. To jest 262 kroki stąd, czy tam stopy stąd, nie wiem, co to za miara dokładnie odległości. Tylko pytanie jest takie, na pewno chcę medytować do rana. To jest pewne.
Cholera. Dobra, fuck it. Nie pokażę wam nocy w takim razie dzisiaj. Do rana nocujemy. Właściwie medytujemy. I teraz pytanie jest takie. Czy idziemy w takim stanie, jakim jesteśmy teraz, czy próbujemy coś sobie ulepszyć? Może jakiś jad będę mógł zrobić? Olej przeciwuporowy możemy zrobić, albo trupa jadu. Musimy się dowiedzieć, co to jest przede wszystkim najpierw. Chyba nie jesteśmy pewni, co dokładnie jest. Do jaskółki nam dalej brakuje jaskółczego ziela i mózgu utopca, nic z tego nie zrobimy. Z rzemiosła możemy zrobić sobie kurtkę lepszą, o której też nam brakuje składników. Zresztą my w ekwipunku chyba nic nie mamy, co byśmy mogli rozebrać. Chociaż mamy trochę rzeczy, które byśmy mogli rozebrać. Dokładnie to dwie, z którego prawdopodobnie byśmy uzyskali trochę skóry. Więc cholera wie, może by się udało. Dobra, na razie idziemy zobaczyć, co tam się dzieje konkretnie. Później podejmiemy decyzję, co dalej. Widzisz, ludziska jak normalnie kombinują, jak koń pod górę, a wystarczy tam podjechać tak naprawdę. Ale klimat to klimat, jak to się mówi. Plus gramy na wysokim poziomie trudności, więc smutno byłoby taki rzęsisty, że tak się wyrażę, wpierdol dostać od tego czegoś. Więc lepiej byłoby się do tego przygotować należycie. A, jaskółcze ziele, jak nic. Tak mi się wydaje. Czyli chyba tak. Czyli jaskółczego ziela mamy wystarczająco. Teraz tylko mózg utopca mamy. Brakuje. Mózg utopca. Gdzieś przy wodzie zapewne. Takie coś byśmy mogli znaleźć. No więc nie jest tak tragicznie. Dobra, to została opuszczona wioska. Zejdziemy z konia. Napiszemy grę. Na wypadek wpadki. No i zobaczymy, co tutaj jest. Oto i osławiona studnia. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Okej, korzystając z dziedzińskich zmysłów, znajdź dowody na obecność ducha. No dobra, jestem gotowy. O, tu mamy lutu trochę. A coś jeszcze? Okej, są jakieś ślady. Trawa dookoła studni jest wypalona. No co, duch piroman? Chłe. Coś jeszcze tutaj? Jakiś pies zabity? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Południca, okej. Okay. Licho ze studni. Znajdź ducha, który straszy przez studni. Czyli dalej musimy szukać więcej śladów. Dobra. Zobaczmy, czy coś w tych budynkach znajdziemy. Może coś interesującego tutaj będzie. Na pewno dużo lutu, to jest pewne. Talerze, które sprzedamy później, mam nadzieję. Fiolki jakieś, lalki. Okej. Okay. Tam możemy spróbować się przedostać, bo tam też coś było. Geralt, nie zacinaj się tylko na krzesłach przewróconych do góry nogami, bo to jest... Nie przystoi ci. Nie przystoi ci, Geralcie, drogi. Kurde, jak ja się tam dostanę? O, najwyraźniej tędy. Jestem ciekawy, czy nie zatniemy się tutaj i nie umrzemy. Butelka. Okej, okay, tu mam jeszcze kilka rzeczy do otworzenia. Fajka. To są jakieś groszowe sprawy. Nie wiem, czy jest sens tak się poświęcać temu wszystkiemu. No, przede wszystkim czas, bo tak naprawdę to się nie poświęcamy. No może przycisk spacji troszeczkę tutaj cierpi. Dobra. Co jeszcze? Tu mamy dwa budynki do sprawdzenia. No i ewidentnie będziemy musieli do studni zejść. Co mnie trochę martwi. No ale trudno. Taka praca. Ryzyko zawodowe. Zmoczymy się, na pewno. Czy posadzamy życie? To jego się dowiemy za chwilę pewnie. No tutaj mogę jakąś... Okej. Świetnie, to się przyda. Ruda Dwimerytu. O mój Boże, floryny. Czyli praktycznie połowę z tego, co ten gość nam próbował zapłacić, właśnie wyciągnęliśmy z tej skrzyni. Co jest odrobinę niepokojące, jeżeli chodzi o stawki, z jakiej Geralt pracuje. Chłop tutaj sobie wypruwa żyły, a dostaje za to psie pieniądze, no. Jak my możemy na to pozwalać? Powiedziałbym, zawód bardzo pożyteczny ma. Czyste srebro, okej, to się na pewno przyda. Na wypadek, gdybyśmy chcieli zrobić kiedyś... Dziennik? Może się okazać pomocny. O, jaki dziennik znaleźliśmy. Myślę, że na pewno srebro się przyda, jeżeli byśmy chcieli wykuć kiedyś miecz srebrny lepszy. A na pewno to się stanie. Dobra.
Znajdź ducha przy starszej studni. Jestem tylko ciekawy jak. Widać południca nie oddala się od studni. Okej, to co, schodzimy na dół, tak? No i zobaczmy co to będzie. Okej, coś widzimy? Przy pomocy wiedźmińskich zmysłów? Nie za bardzo. No, jest tutaj ewidentnie jaskinia podwodna. Ciało? Stąd go na pewno nie dosięgnę. Okej, i mamy wiszące ciało. Dobra, przydałoby się zobaczyć co jest na dnie, bo tam jest zapewne lód. Ej, tu mamy jakąś dłoń w ogóle. Ozdobna bransoleta, okej. Coś jeszcze? Skrzynia, którą na pewno chcę zobaczyć. Co to? O co chodzi z tą ozdobną bransoletą? Pewnie od trupa odpadła. Coś jeszcze? Coś jeszcze tutaj powinno być, albo i nie. Wypłyniemy na powierzchnię, zanim się utopimy. Okej, tu mamy jakieś grzyby, które chętnie sobie zbiorę. Też tych grzybów tutaj mam w cholerę, więc nie wiem, czy one będą aż tak potrzebne nam. Nie jest to rzadki jakiś przedmiot alchemiczny pewnie. Myślę, to składnik. Mogę się tam przedostać? Na drugą stronę mogę. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Oho. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. No dobra. Czyli znaleźliśmy bransoletę tej kobiety, która jest powieszona na górze. Jestem pewien, co z tym dalej zrobimy. I co, mam znaleźć ducha, który straszy przy studni, mam tutaj na mapie zaznaczone miejsce, w którym on rzekomo ma być. Nie wiem, czy my tam coś jeszcze znajdziemy. Spróbujmy poszukać tutaj czegoś. Być może na powierzchni nam się uda coś załatwić. Nic tutaj nie ma. Normalnie eksploracje głębinowe z Geraltem. Właściwie to się bawimy w Sherlocka Geralta. O, tutaj coś jest. Co to jest? To jest jakaś roślina? Nie, to jest skrzynia. O, i znowu srebro mamy. Schemat bełty rozrywające. No, brzmi przynajmniej zachęcająco. Chyba powinienem rozważyć zaczepnąć się trochę powietrza, bo zaraz to my postradamy życie tutaj. Okej, tutaj jest powierzchnia. Fuh. Geralt, ty się tu pilnuj, stary. Upominaj mnie, żebym cię nie udławił, nie utopił właściwie. Dobra, no i co? Czy coś jeszcze jest na dnie? A, gra nas ładnie za rączkę prowadzi, więc chyba się nam uda. Wygląda na to, że tam nic więcej nie znajdę. I tu mamy już ujście. Okej, zlecenie. Znajdź ducha przy studni teraz, musimy znowu to zrobić. Tam coś na brzegu jest, a to rośliny zwykłe, więc to się nam nie przyda. Dobra, to co, wracamy do osady. Która jest godzina? 7.54, ale jest dosyć ciemno, bo pogoda się popsuła, chyba zaraz będzie lało. O mój Boże. Ten mam iść, Geralt. Zobaczcie, jak się wiatr zerwał. Aż czuję chłód. Dobra, i co my mamy zrobić? Przeczytaj wpis o południcy w bestiariuszu. No dobra, czytamy. Samouczek bestiariusz. Trup pojady, to nie to. Gul. Licho ze studni. Okej, okay. I co my tu mamy? Jerden. Olej przeciw upiorą. I księżycowy pył. Okej, okay, a południca? Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Okej. W wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety ubrane w długie, białe szaty. To południce, duch młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią tuż przed czym? Tuż przed lub tuż po swym ślubie, okej. Oszalałe z nienawiści krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków. Okej. Okay. I na co ona jest wrażliwa? Olej przeciw upiorom, jerden i księżycowy pył. Czyli to samo. Mamy olej przeciw upiorom? Czy my mamy olej przeciw upiorom, albo czy możemy stworzyć taki olej?
Olej przeciw upiorom. Czego nam brakuje? O mój Boże. Tego to w ogóle nie mamy. Miejsce, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. No, my mamy ten tą... dziennik, który znalazłem w opuszczonej chacie. Może być klucz do tej historii. Dobra, Geralt. Przeczytaj dziennik. Jasne. Mam tutaj ten dziennik? Pożółkny pamiętnik. Okej, stało się. Okej. Okej. Że dziedzic się do nas ubiera, żeby paktować chce na kłoni, żebyśmy do jego wsi wrócili. Nie wiem, co ten dziennik ma mi pomóc. W czym przede wszystkim? Ta bransoleta. To może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. No dobra. Teraz znajdź ducha, który straszy przez studnic. Mamy... Cholera, Geralt. Nie wiem, stary. Mamy tutaj szukać czegoś jeszcze. O, tutaj coś jest. Jakieś zwłoki. Mężczyzna został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Gdzie? Aha, tutaj. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto, kogoś, kto jeszcze żył. Okej, okay. Mówiłem wam, Sherlock Geralt. Dobra, co tutaj znajdziemy? Ślady dłoni umazanych we krwi, małe palce, palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. No dobra. A, przy studni jest kolejny ślad. No, Geralt, my chyba już się domyśliliśmy, że chodzi raczej o tą kobietę w studni samej. O dziwo. Ten quest w dziwny sposób się rozwija. Zbadaj. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. To też widzieliśmy. Powieszony na sznurze. Okej, chyba w jakiś odwrotny sposób tego ten quest został wykonany przez nas. To pewnie ta kobieta od dziennika. Co? Okej, Geralt ją wyciągnął. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. No, trzeba będzie spalić ramię. To ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Mamy ten przedmiot. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? No okej. Geralt sam podjął decyzję. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Dobra, Geralt, no to... Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Właśnie, olej na upiory. Ile mam pieniędzy? 232. Przynajmniej olej na upiory i kurde, jaskółka by mi się przydała. Czy chcemy zaryzykować i spróbować go załatwić? Jaki mamy poziom? Pierwszy. Oj matko, to może być bardzo nieprzyjemne. Wiecie co? Fuck it, spróbujmy. Spróbujmy, jesteśmy odważni. Pewnie tego pożałujemy. Ale... I bransoleta. Trzeba mieć jaja. Igni. No dobra, pięknie, Geralt. Ciało spalone. No jest, południca. Jestem tylko ciekawy, na jakim jest poziomie, bo... O matko, piękna jesteś. O Jezu, cudowna. No, Geralt.
Zadziałało. Geralt, kurde, jeszcze do roboty. Trzeci poziom, dobra, nie jest tragicznie, aczkolwiek mogłoby być dużo lepiej. Czyli co, wiemy, że jest ona wrażliwa na... na Jerden. Czyli nam pułapka, właśnie. Dobra. Nie podchodź do niej. Dobra, zostawmy tutaj pułapkę i zobaczmy. Jak rozumiem? Tak. Poza pułapką nie możemy jej nawet zaatakować. Dobra, damy radę. Powinniśmy dać radę. Holy shit. Dobra, musimy poczekać, aż nam... Właściwie moglibyśmy puszczyka użyć. O kurwa. Chociaż puszczyk nam aż tak bardzo nie pomoże. Chodź tutaj. Ale z braku laku... O kurde, tu się... Pojawiło ich dużo więcej, what the fuck? Pomógłbyś, Geralt. Dobra. Jeszcze jedna pułapka. No. Zaczyna nam życie brakować, to mnie trochę niepokoi. Troszeczkę odpoczniemy. A właściwie to nawet zajrzę do jakiego punktu, czy nie mam czegoś, co byśmy mogli przekąsić. Mamy wątroba wilka na surowo, Geralcie. Smacznego. Ale przynajmniej trochę nam żywotności to zregeneruje. Dobra, zostawimy pułapkę znowu i poczekam, aż w nią wejdzie południca. Tak trzy razy ją klepniemy. I chyba ją mamy. Nice. Odeszła. Na zawsze. Okej, okay, czyli się obyło bez dodatkowych bajerów. Zobaczcie, co miała. Nasycony pył, ametystowy pył, esencja upiora, świetlisty pył, szmaragdowy pył, trofeum z południcy. A kurde. Co to jest? Trofeum z południcy. Ja jestem ciekawy, gdzie to mogę znaleźć w ogóle. Z rzemiosło... Tutaj? A, jest. 5% dodatkowego doświadczenia za cios kończący w walce z ludźmi. Okej. Okay. No dobra, wróć do Odolana po nagrodę. Okej. Okay. Dobra, poszło to w miarę gładko, jestem zadowolony. Przynajmniej nie zaliczyliśmy tutaj zgona żadnego. Południca wypędzona, właściwie to zachlastana. I możemy iść. 245 stóp stąd. Tu nawet myślę, że z falem tam pojedziemy. No, nie drzewa. I nawet pogoda się poprawiła. Jestem ciekawy, czy to było oskryptowane, że blisko tego miejsca tam się wiatr zmagał. Dobra. Dobra, jaskółcze ziele mamy. Brakuje nam mózgu topca tylko do zrobienia jaskółki, które moim zdaniem jest podstawowym eliksirem, jaki musimy sobie jak najszybciej sprawić. Więc przy najbliższej okazji, jeżeli spotkamy utopców, będziemy na nie polować. Wyjścia nie mamy. Nie, nie za bardzo, jeżeli mam być szczery. Chociaż właściwie to szukam. Co mi powiesz? Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Dziękuję. No proszę, będziemy... nie myślałem, musimy wybrać pieniądze. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. Tak, nie pracujemy za darmo, jak to się mówi. Dobra, świetnie. Dostaliśmy trochę pieniędzy, dostaliśmy trochę doświadczenia, jest dobrze. Co my jeszcze możemy zrobić? Rysunek szkoły żmii, sugerowany poziom 6. Właściwie... Może być interesujące. Gdzie my to mamy znaleźć? 330 metrów, to jest chyba za wysoki level jak dla nas. Zobaczmy, gdzie my się na mapie znajdujemy. Tutaj. I w tym miejscu moglibyśmy kazać sobie zbroję wykuć. Spróbujmy najpierw się tym zająć. Zdecydowanie lepsza zbroja by się nam przydała.
Później może poszukamy rzeczywiście tej części do rynsztunku żmii. Okej. Drogi Kowalu, czy jesteś w stanie coś dla mnie stworzyć? Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Zrób coś dla mnie. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Dobra, teraz pytanie jest takie. To jest samouczek tworzenia. Nie potrzebujemy tego? Dobra, chcę to. Wojskową kurtkę. Potrzebujemy tylko i wyłącznie drutu. Pytanie jest takie, czy on ma drut? Co to jest? Ma drut. Ile tego drutu potrzebowaliśmy? Jedną sztukę, nie, dwie sztuki drutu i dwie sztuki skórzanej łaty. Spróbujemy rozebrać na części to, co dostaniemy, skórzaną łatę akurat. Okej. Potwierdź, nas kosztuje 3 korony. I to, też skórzaną łatę dostaniemy. Świetnie. Rudę żelaza. Dobra, to teraz w sklepie kupimy dwa, nie, to jest sznurek. Dwie sztuki drutu. Za 24 oreny. I możemy sobie stworzyć tą kurtkę wojskową, która jest, no, po połowę lepsza od tej, której mieliśmy do tej pory. A to wygląda. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej. Ekwipunek. Wojskowa skórzana kurtka. Czy to jest to, co właśnie teraz mamy na sobie? Jestem zaskoczony, że tego w ekwipunku nie mamy. Czy to Geralt ubrał automatycznie? Chyba tak. Tak, z 30 pancerza. Okej, świetnie. Co prawda wygląd się chyba nie zmienił. To jest trochę podejrzane. Mam nadzieję, że czegoś nie spieprzyłem. Dobra, i jeszcze możemy ulepszyć tutaj swoją broń. Przedmioty zostały wzmocnione. Świetnie. Mam na 14 minut buffa do tego wszystkiego. Dobra, spójrzmy na mapę jeszcze. Czy mamy w pobliżu jakieś znaki zapytania? Tutaj coś jest. Też po drugiej stronie. Tutaj mamy dosyć dużo. No, jest tego dużo dosyć. Spróbujmy być może tutaj pojechać, bo jest szansa na utopce tam. A to by się nam przydało. A cholera wie czego. Możemy się tam dowiedzieć. Może jakiś ciekawy ekwipunek zdobędziemy. Tylko jak tam dojechać, to jest pytanie. Spróbujmy szczęścia w tą stronę. Nie odbijemy później w prawo gdzieś. Przy jakimś rozwidleniu. No, chłopa, przejechaliśmy. No nie, jest fortunne. Możliwe, że on by miał jakiś mózg utopca na sprzedaż, ale zakładam, że byłoby to dosyć drogie. Mam nadzieję, że od tej strony możemy tam dojechać. Nie jestem pewien, czy w wodzie samej możemy... Okej, są utopce, świetnie. Dobra, Geralt. Wyciągaj miecz. Użyjmy znaku Quen. No i spuścimy im manto. Mam nadzieję. Solidne. Chodźcie, panowie. Trzeci level. Okej. Okay. Chyba, że mi tarczy rozwalił. O, ten też. Holy shit. No zobaczcie, jak unika ciosu. Myśli, że sprytny jest. O, bądźmy tutaj ostrożni. Zaatakujemy dopiero po ich ataku. To nie źle zważyłem. Trzeba by się go załatwić. Świetnie, Geralt. O, skurczysyny. O, widzicie? Jak szybciutko nasz zcięło ładnie. Praktycznie połowę życia nie mamy. Więc musimy naprawdę być ostrożni. Shit. Dobra. O, nie jest za wesoło. Troszeczkę życia zregenerowałem. Dobra, użyjemy tak kukłem. O mój Boże, dobra. O nie, 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 nie. O, powiem wam, że jesteśmy na granicy śmierci, ale chyba się uda. Okej, uff. Ale niestety żaden z nich nie pozostaje. Nie, jeden jest trup. Tutaj. Mózg utopca. To jest bardzo dobra wiadomość, bo chyba teraz będziemy mogli stworzyć skółkę. A właśnie tego chcieliśmy. Okej, co to jest? Stara kozia skóra. I?
Jakaś zbroja. Co to za zbroja? Gorsza od tej, którą mamy teraz. Ale zobaczmy, jak ona wygląda. No, przezabawnie, nie powiem. Cieszę się, że ta jest lepsza. Jeżeli mam być szczery, będziemy mogli ją rozebrać albo sprzedać. Pewnie ją rozbierzemy. Dobra. Najwyraźniej w następnym odcinku Liska będziemy szukać szczątków Kolgrima i spróbujemy znaleźć, nie wiem, schematy przedmiotów Szkoły Żmii. Więc świetnie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.